Cześć, tutaj Psycho Couple. Witają Was Ola oraz Kamil. Mamy dla Was dzisiaj coś, czego chcieliście. Pisaliście do nas dużo komentarzy, żeby zrobić o tym film. A film będzie o... Roxanie Węgiel. A więc zapraszamy serdecznie do oglądania. Intro. Intro. Ale kim jest właściwie Roxana Węgiel? Myślę, że większość z Was już wie. A dla tych, którzy nie wiedzą, jest to nasza nowa polska piosenkarka. Remember those walls I built, my baby, they're tumbling down. Która 11 stycznia 2019 roku skończy 14 lat. Dopiero 14 lat, a już taki głos i dwa osiągnięcia na koncie. Jakie to są osiągnięcia, Kamil? Po pierwsze, wygrała pierwszą edycję The Voice Kids. The Voice Kids. I teraz zobaczmy, jak to wyglądało, jak ona tam zaśpiewała. Jesteśmy niezwykle ciekawi, ilu fanów Roxany ogląda teraz nasz film. Jeżeli podobało Ci się, jak śpiewała w The Voice Kids albo w Eurowizji, zostaw łapkę w górę. Policzymy, ilu Was jest. Ponadto zaśpiewała piosenkę Zatrzymać chwilę do filmu Hotel Transylwania 3 w duecie, uwaga, z Edytą Górniak. Bo nie ma dla nas granic, swój los piszemy sami, oddychamy marzeniami. Każdy moment. I oczywiście wygrana na Eurowizji. Nie wybieram dróg na skrót, trzymam stałe sił za ster, mogę zdobyć każdą z gór. Roxana Węgiel jest hejtowana na TikToku, na Instagramie, no w różnych miejscach, ogólnie na internecie. I teraz... W internecie! Pytanie, dlaczego akurat ta dziewczyna, która teraz jest tak na topie, jest hejtowana? Właściwie to można już odpowiedzieć, bo jest na topie, ale... Wow. Jaki jest tego powód? Prawdziwy powód. Już Wam o tym mówimy. Ale zanim zaczniemy o Roxanie, chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na naszego TikToka. I będzie nam bardzo miło, jeżeli nas zaobserwujecie i zostawicie parę serduszek. Bardzo ważna rzecz. Ola zaśpiewała tam tak jak Roxy. Więc wejdźcie i zobaczcie. W opisie filmu macie link. Ale dobra, zaczynamy o Roxy. Dzisiaj, jeśli chodzi o Roxanę, poruszymy dwie kwestie. Sylwester z dwójką. Oraz ogólny hejt na Roxanę w internecie, a właściwie na TikToku. Sylwester z dwójką, czyli kwestia taka, że Roxana śpiewała z playbacku. A właściwie podejrzenia, że śpiewała z playbacku. Nie no, niektórzy mają pewność. Nie wiem skąd ta pewność, my weszliśmy w filmik. Jest mi bardzo przykro. Po jakichś pierwszych 3 sekundach jej śpiewu stwierdziliśmy, że to nie jest playback. Może posłuchamy. Let's do it. Posłuchajmy. A teraz posłuchajmy tak zwanej wersji studyjnej. I ponownie wersja Sylwestra. Czy aby na pewno to jest playback? Bo my dokładnie przesłuchaliśmy to i tam już w pierwszych momentach widać, słychać, że barwa głosu jest inna. Kiedy moje serce złapie rytm, nie powiem stop, nie powiem stój. Że są takie przeskoki, że jest raz wyżej, raz niżej, zupełnie inaczej niż na wersji studyjnej, która byłaby po prostu w nagraniu w momencie, kiedy byłby to playback. Tutaj tego nie ma. I teraz przechodzimy do tej sekcji, która jest dla nas sekcją ulubioną. Czyli czytanie komentarzy hejterskich. Zaczynamy. Już mnie zaczyna irytować ta piosenka.
Dlatego wchodzi na jej profil i komentuje, i słucha. Na TikToku, na którym ciągle ta piosenka leci, kiedy się coś pisze w komentarzu. Nieważne, jest tak zirytowany, że musi jeszcze napisać ten komentarz. To jest bardzo ważne. Żygam już tą piosenką i tobą przez to. No gdyby nie ta piosenka, ciekawe co by wtedy było. Według mnie śpiewałaś z playbacku, to moja opinia i proszę, bez was obrażanie mnie. No cóż, może to ostatnie zdanie to trochę ci nie wyszło. Według mnie śpiewałaś z playbacku. Nie obrażaj jej. Prosiła. A, przepraszam. Nie chcę obrażać. A natomiast... Według nas nie śpiewała z playbacku. Polecamy... I to jest nasza opinia. Proszę nas nie obrażać. Proszę nas nie obrażać. I prosimy, żebyś po prostu przesłuchała jeszcze raz, bardzo dokładnie. Albo najlepiej puść sobie obie wersje, czyli tą wersję studyjną z tą wersją z Zakopanego. Na YouTubie można to znaleźć. Nie no, możesz też cofnąć nasz film kawałek. A, tak. Tam też będzie. Ale wiesz, można też nałożyć te dwie wersje i wtedy masz 100% pewność. Ciekawe, czy komuś by się chciało. XD. Nie oszukujmy się, ale z playbacku i XD. No, my lubimy takie komentarze, tylko XD. Że za mało XD. Ty Downie, nie nagrywaj wyjąca babo. Dlaczego do mnie tak mówisz? Bo jesteś Downem i wyjącą babą. Nieprawda. Tak, jesteś. Nie. Jesteś. Nie wiem, nie chcę ci tego komentować. To jest, mi się tego też nie chcę. To jest taki hejt dla hejtu. Powinniśmy mu wysłać linka. A, tak. Do naszego filmu, dlaczego nie? Myślę, że możemy to zrobić. Dobrze. Boże, jak mnie irytuje te twoje brzydkie śpiewanie. Przepraszam, wycie. Remember those walls I built? My baby, they're tumbling down. Cieszymy się, że przeprosiłaś. Tak, to jest miłe. Fajnie, że przeprosiła. Dokładnie. To futro jest ohydne. Mi też się nie podoba to futro, natomiast nie rozumiem, po co pisać taki komentarz. Niektóre rzeczy nam się podobają, inne nam się nie podobają. Mi się podoba. Mi się na przykład nie podoba, natomiast nie napisałabym w życiu komuś w komentarzu bez sensu, jeszcze osobie, której nie znam, że coś ma ohydnego, bo nie rozumiem, po co to pisać. Mi się po prostu podoba. Oli się nie podoba. Ale jaki sens ma pisanie o tym? Jeszcze w sposób ohydny. Pseudogwiazda. Pseudo? No pseudo to raczej nie, bo jest gwiazdą. Voice Kids, Eurowizja, piosenki do filmów. Z Edytą Górniak. Z Edytą Górniak, pseudo. Ewidentnie pseudogwiazda, no nie jest gwiazdą, jest pseudogwiazdą. O, to jest bardzo fajne. A tego to ja w ogóle nie ogarnęłam, o to najpierw chodzi. To. Nie chodzi mi o to. Najładniej na świecie śpiewa Roxy, prawda. Kto też tak uważa, daje serduszko pod TikTokiem i pod komentarzem. No tak, i jest hejt, super. I hejt, serio tak uważasz? Dużo osób umie tak, jak ona, śpiewać. Serce. Ona jedyna na tym świecie nie jest. No i co? I wyobraź sobie, że właśnie dla niej najładniej może śpiewać Roxy. Poza tym jest jedyną na tym świecie w tym momencie, w tym roku, która wygrała Eurowizję dla dzieci. A tak, ale chodzi o to, że najładniej na świecie śpiewa Roxy, ale dla niej właśnie może śpiewać, znaczy, najładniej, ja dla ciebie nie. Ja nie rozumiem interpretowania komentarzy, to tak jak, nie wiem, ty mi powiesz, że jestem najpiękniejsza na świecie, bo on mi tak czasami mówi. I bo tak jest. Tak jest, dla ciebie tak jest. Dla kogoś innego będę brzydka, dla kogoś niemożliwe. Innego będę średnia, jest to możliwe, dla kogoś innego będę tylko piękna. Albo bardzo piękna, tak? Możecie to napisać w komentarzu. Natomiast będzie bardzo dużo hejtu na mnie. No trudno, jakoś to przetrwam. Przestań. Najwyżej dostaniecie link. Ale dla niego jest najpiękniejsza. I to nie o to chodzi, że od razu trzeba mówić, nie, tylko ona jest najpiękniejsza, bo jeszcze jest wiele pięknych kobiet. No i co? Przecież wiadomo, że to nie chodzi o to, że inne są brzydkie, tylko że dla kogoś coś jest super piękne. Tak, kochanie? Oczywiście, że no. Tak. No, tak go sobie ułożyłam. Kto myśli, że Zuzia Jabłońska jest lepsza od Roxany, daje serce pod komentarzem. No jedno, fantastyczny komentarz. Jedno serce, nie wyszło to pokazanie się przed wszystkimi. Tak, dokładnie. Bo takie komentarze są takie po to, żeby zbierać serca, no nie? Na zasadzie, jestem hejterem, ej, dawajcie za mną, chcę zrobić dużo serc, bo jestem chamska, nie? Tak. I ci ludzie tak piszą i myślą, że będą mieć serca. Będę królem hejterów. I tutaj hamów. Jest takie, nie wyszło. Będę królem hejterów. Dokładnie. Dostanę królową. Więcej serc pod hejtem. Nie będziesz. Ła! To jest to, ja to przeczytam i ja to od razu dobrze. Skomentuję. Nie chcę być wredna czy coś, ale moim zdaniem Australia bardziej zasługiwała na pierwsze miejsce. I słuchaj, i to nie jest zły komentarz. Gdybyś wycięła tą pierwszą część, czyli napisałabyś,
Moim zdaniem Australia bardziej zasługiwała na pierwsze miejsce. Ale na przykład jeszcze żeby to nie było takie, żeby to nie był taki totalny hejt, mogłabyś napisać: podoba mi się jak śpiewasz, albo śpiewasz ale ładnie. Ale może nie podoba jej się. No dobrze, to po co tu wchodzi? To po co wchodzi na jej konto? Po co w ogóle tutaj... No tak. Skoro jej się nie podoba, to niech idzie do tej Australijki i niech tam sobie po prostu słucha. A jeśli tutaj jest, to może na przykład, bo to w takim razie to jest czysty hejt. Ja mówię o tym, szczególnie, jak to... że psychologicznie rzecz biorąc, nie chcę być wredna czy coś, to jest takie, obronię się, bo wiem, że za chwilę napiszę coś złego. Tak, dokładnie. To ewidentnie widać intencje. Nie ma nic złego w tym, jeśli ktoś napisze, coś mi bardziej się podobało. Ale na przykład, wiesz, żeby nie dawać takich negatywnych emocji do tej drugiej osoby, to napisz coś jej na przykład miłego, tak? Uważam, że ładnie zaśpiewałaś. Natomiast moją faworytką była Australijka. To jest dobre, moją faworytką była. To jest fajne. Bo ludzie nam zarzucają, że my jesteśmy, tam niektórzy oczywiście, że my jak robimy ten, że jak robimy anty-hate, to że to jest w ogóle, że to jest tylko i wyłącznie własna opinia. A kto wam daje prawo do bycia chamem? Kto wam daje prawo do obrażania innych? Się wściekł. To nie jest opinia. To jest chamstwo, to jest niemiłe, nieprzyjemne i źle wpływa na te osoby. I najlepsze jest to, że źle też wpływa na was. O! Się wściekł. Następny komentarz. Dobrze. Nie zasługujesz na pierwsze miejsce. W ogóle nie zasługujesz na bycie w Eurowizji. No i w ogóle to ty nie powinnaś w ogóle śpiewać. I to jest bardzo fajna odpowiedź, to raczej nie ty o tym decydujesz. I brawo, tutaj nie trzeba nic więcej dodawać. To jest, powinna z nami być na kanale. Dobra. Napisz do nas, nagramy może razem film. Krosa jakiegoś zrobimy. O, to jest dobre. Gdzie? Co to dobrego w tym? Ukraina powinna wygrać, miała lepszą piosenkę. Okej. Okay. No, jeżeli tak myślisz, napisz. Które miejsce powinna zająć też Roxana według ciebie? Na przykład, jeśli uważasz, że była na drugim miejscu, napisz: według mnie powinna wygrać Ukraina, ty śpiewałaś trochę gorzej od niej. I to nie jest hejt. To jest właśnie taka, można powiedzieć, krytyka, ale która nie jest hejtem, która jest wyrażeniem właśnie opinii swojej. Boże, oczywiście niekonstruktywna krytyka, bo coś takiego. No, to jest mój ulubiony, Nie lubię cię, bo se nie lubię. I tutaj chcieliśmy zaznaczyć, że ta osoba chyba zapomniała o i między sy i e, czyli nie lubię cię, bo się nie lubię. Skąd to w jest ogóle... taka kwintesencja hejtera. Czyli ludzie, którzy siebie nie lubią, tak naprawdę są zazwyczaj hejterami. Z psychologii. Tak. Z psychologii tak jest, że tak naprawdę hejter nie lubi siebie. I w tak tym jest. Miejscu chcielibyśmy przypomnieć, że nasz kanał Psycho Couple nazywa się tak od psychology i może trochę jesteśmy też crazy, natomiast nie chodzi tutaj o psycho, że psycho. Tylko psycho, w sensie takim, że po prostu bardzo interesujemy się psychologią. Tak, bo bardzo dużo dostajemy takich pytań a propos tego. W pracy dostaję dużo takich pytań. Moi drodzy, to już koniec omawiania hejtów, wystarczy nam na dzisiaj tych kwasów i zapraszamy was do obejrzenia również antyhejtu na Julię Wieniawę. Link wyświetla wam się teraz tutaj. Na Weronikę, dziewczynę Friza. I co my tam jeszcze zrobiliśmy? Boże, ile... Co my jeszcze zrobiliśmy? No jak to co? Mamy całą serię tego antyhejtu. Wejdźcie w serię, jeżeli chodzi o antyhejt, macie playlistę, możecie sobie zajrzeć. Może umieścimy link w opisie, wiesz? Link może w opisie umieścimy. Damy do playlisty, jeżeli chodzi o antyhejt. Trochę tego jest, bardzo polubiliśmy to, fajna seria w ogóle. Tak. Co jeszcze? Napiszcie, co wy w ogóle sądzicie o takim hejcie, co sądzicie w ogóle o Roxanie, czy podoba wam się to, jak ona śpiewa, czy zasłużyła na tą wygraną. Tylko jeżeli już, to możecie napisać jakby swoją opinię, nie hejt, bo hejt to no nie lubimy tego, więc raczej tego nie róbcie. I od razu ostrzegamy, że pod komentarzami hejterskimi będzie się pojawił link do naszego innego filmu specjalnego dla hejterów. Nie no, ale to jak ostrzegamy, to oni nie będą wchodzić w ten link. Nie szkodzi. Będą wchodzić. Oj nie, no bo to jest taki link po prostu, że to oni nie mogą tego zobaczyć. Chcielibyśmy podziękować również Kindze Sawczyk za komentarz, który zostawiła nam pod naszym filmem na jej temat. Fajnie, że zrobiło się miło i że trochę się do tego pierwsza osoba, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Tak. Możecie zobaczyć, co Kinga napisała nam pod filmem. Wejdźcie sobie w ten film i tam pod filmem macie jej komentarz. Bardzo miło, tak podziękowała, sympatycznie, super. Żegnamy się. Pa! Adios. Buziaczki.